Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Fortnite LEGO Gwiezdne Wojny, można powiedzieć. Ruszamy z misją tutaj, żeby załatwić szturmowców. Tutaj ja sobie zrobiłem dodatkowo miejscówkę na tutaj akurat kurczaka, który tutaj sobie łazi. Zbierzmy na wóz. Przyda się później nam do zrobienia grządek. Albo nawet w sumie może i teraz je zrobimy. Zobaczmy, co one tam wymagały, te grządki. Tak dokładnie, gdzie one były, bo szczerze wam powiem, że tak nie zawsze pamiętam to wszystko. A, ziemia, dobra, czyli łopatę potrzebuję. Zobaczmy, czy ja gdzieś jeszcze nie mam... Oj, gdzieś jeszcze nie mam tutaj jakiegoś nawozu. Nie, chyba nie będzie raczej. Bardzo tutaj, że tak powiem, dźwięczny ten nasz kurczak. Okej, dobra, to wrzucę tu. To mamy, aha, dobra, łopata w łapę. Wykopmy trochę ziemi. 4, nawet więcej niż potrzebujemy. Cyk. A nie, w sumie w sam raz. Damy sobie tutaj to zadanie ukończone. No i co tam zasadzimy? Kukurydzę zasadzimy, po jednej sztuce mamy chyba tutaj gdzieś. Nie tu. Pszenica, kukurydza, tak, po jednej sztuce. Świetnie, tak teraz pogadamy z nimi, bo tutaj oni mówili o szadzeniu tego, czy coś powiedzą. Jak podoba ci się twoja praca? Właśnie zaczynam pracę, zależy później, jeśli chcesz zobaczyć postępy. Zjemy placek i idziemy szukać szturmowców. W ogóle jakie dzienne dzisiaj zadania są? Aha, okej. 5 pistoletów mam stworzyć? Nie, jeden. Dobra. 5 punktów dostaniemy. O, patrzcie, ile dyni tutaj. Zobaczmy. Musimy ich załatwić aż 20, więc nie jest to mało. Lodówka. O, tu coś jeszcze. Akurat to pusto już tutaj wszystko niestety. Dobra, weźmy tą rolę. Nie jedz. No nie jedz! Jak na złość. Jak tak to nie może... O. Jak tak to zjeść nie może, bo się ruszam, a teraz jadł mimo wszystko. Dobra, idziemy tu zobaczyć. To jest najbliżej ta baza. Oj, ten wielkolud. O, oni tu mają w ogóle bazę podziemną jakąś. Oni tacy brudni. Sorry gości, nie mam na ciebie czasu, nara. Weryfikacja kodu jakiegoś. Czy jesteś w stanie to rozwalić? Ajajaj. Gdzie stanąłem? Nie, to chyba nie to trafia. Coś tam z tyłu musiał chyba trafić. Lecz w ogóle mi się on trafił, nie? Ty jak będziemy teraz zawracał.
Dobra, pozbyliśmy się go. Dobra, czyli co, idziemy w inne miejsce? Bo ta tutaj nie mamy jak wejść tam do środka. 670. No ta 350, zobaczymy. W takim razie. O, tutaj. Co się wysadza. No, bum, bum. Ja nie wiem, czy się do czegoś to przyda, czy nie, no ale weźmiemy. Tak, wybuchowe serducho. Tu coś jest? W tym kierunku, dobra. O, w ogóle tam widać te, no, góry. Skorpion nasz gonią. Co oni tu załatwili? Jakie zadanie, żeśmy przy okazji zrobili. Wiesz, że to tak szybko się niszczy. Załatwieni. Weźmiemy sobie. Nie mam miejsca. Dobra, gdzie za bazę miała być? O, też muszę mieć kod dostępu? Zrobię bez sensu. Weryfikacji kodu niestety. No dobra, to po prostu będziemy biegać chyba i ich szukać, żeby mieć ich załatwionych na tyle, ile potrzebujemy. 20 jeszcze, 20 plastoidu potrzebujemy, więc jeszcze potrzebujemy z dwóch gdzieś złapać. A nie, to nasi. Tak? Też bym chciał taką nie niszczącą się broń. No na tym poziomie jak się z nimi strzelamy tutaj, no to dosyć dobra jest ta linka. O, dobra, mamy wszystko. Możemy wracać do bazy, nasiona dyni. Zjedzmy to w sumie po prostu. Będzie miejsce. Nasiona dyni. Wezmę jajko też. Okej, dobra, widzimy się w bazie. Dobra, jesteśmy z powrotem w bazie i teraz możemy ulepszyć naszą wioskę do poziomu 5. Okej, super.
Ktoś przyszedł nowy, czy nie? A, jest od razu nowe miejsce na budowę. Co mamy zrobić? O, kiedy cię nie było, udało mi się skontaktować z inżynierką Myrną Rondo. Przetrwała w pojedynkę, ale już do nas zmierza. Zaskoczymy ją nowym warsztatem. Z pewnością chętnie wróci do majsterkowania. Jeśli pozbędziemy się tych śmieci, z pewnością zyskamy idealne miejsce na warsztat i łóżko dla Myrny. Okej, czyli ja idę po drewno, tak? Tak, idę po drewno. Nawet większej ilości drewna i kamienia na pewno weźmiemy sobie. Jak widzicie, jestem już przygotowany. Nie będziemy biegać i szukać w trakcie, chociaż tutaj mógłbym pościnać te drzewa. Chociaż z drugiej strony takie nadają trochę takiej wyglądu tej bazie, nie? Tak też nie wiem, czy jest sens to niszczyć. Dobra, i cyk tutaj. Następnie mamy tu. Znowu pewnie nowe te nam się pojawią. Elementy budowy. Okej, cyk cyk. Chociaż kurczę, mam nadzieję, że nie będzie wymagało. Nie no, mamy 8 plastoidów, no to nie, to chyba nam nie zabraknie, co? Bo jeżeli by nam się okazało, że wymaga więcej niż 8, no to faktycznie może być tak trochę nieciekawie. Ciekawe, czy jakieś nowe rzeczy będą tutaj do zbudowania, no bo w końcu to jest warsztat, nie? Ona przyjdzie, powie, wow, chatka z gówna. O, deski potrzebujemy. Dobra, już idę wziąć. W sumie może bym wrzucił faktycznie do zrobienia trochę tych desek na zapas. Tam nie wiem, 30 chyba jest max, co? O, jak powskakiwało. Po kilka sztuk na raz. Dobra. Ciach mamy. Następny etap. Daszek. Cyk pyk. Gdzie to teraz? Aha, tutaj. Elementy dachu. Oj. Dobra. O, ukończono. Warsztat ukończony. Dobra, to w sumie zarzucimy tutaj łóżkiem od razu. Myślę. No, nowe elementy. Dobra, ja to on później przejrzę. Bo to jest to samo, cośmy teraz tak naprawdę wykorzystali. Dobra. Czy ja tutaj mam jakiś nowy warsztat w sumie? Jakiś rebeliancki czy coś? Tak, mam. O, 8 plastoidów. No to tak średnio. Dobra, co tam? Przecież to moja ulubiona rebeliancka szumowina. Oczywiście to miał być komplement. Na tej planecie musi być więcej rebeliantów. Poszukajmy ich. Złożysz meldunek, jak mogę pomóc. Myrna pewno ucieszy się, mogąc poszegregować złom w warsztacie. Potrzebuje jeszcze jeden rzeczy warsztatu rebelii. Jeśli go zbudujesz, będziemy mogli powitać Myrnę w jej nowym, tymczasowym domu. No i co roku wygrywam konkurs na najlepiej wyglądający posterunek. Ulepszaj dalej wioska, otrzymamy moją pasę. Może i tylko ja jestem w jury, ale moja pasa to ważna sprawa. Tutaj taki ten, nie? Rozkmina jaka. Dobra. No to co, w takim razie musimy iść jeszcze tych paru złapać gdzieś szturmowców, żeby nam ten plastoid dali. Gdzie mamy tutaj bazę? Niby tutaj, chociaż w sumie wychodzi na to, że chyba w tym warsztacie będziemy mogli później zrobić sobie może te kody dostępu do tego bunkra ich tam, wiecie co, oni się tam skitrali. No ale zobaczymy. No zobaczmy, jak to daleko jest. O, tam, dobra. Teraz robimy skok, pyk, lecimy tutaj sobie ten kawałek. Właśnie chyba, wiecie co, tak się zastanawiam, czy by jakieś ciężarówki sobie faktycznie nie zrobić, bo wydaje mi się, żeby się przydał jakiś środek transportu szybszy niż to takie ciągłe. O, a propos, się chłopaki. Fauna i flora nas wsparła. Dlaczego nie mogę tego podnieść? Co to jest w ogóle? Myślałem, że coś wypadnie z tego. Tam 8 sztuk. O, to nawet będziemy mieli. I to ten lepszy pistolecik jakiś. Tak. DL-44 i E-11. Przy mom, ma nawet więcej żyć.
Możemy biegać i strzelać. No to się przyda też. Szczęście daleko nie musieliśmy wychodzić, co jest dużym plusem. O, wiecie co? Tam jest ten. Różowe rybki tutaj są jakieś. Tych jeszcze nie udało mi się wyłowić, więc przy okazji, jak już tu jesteśmy, to czemu... O, przy okazji. Na patrol natrafiliśmy. Bang, 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 bang. Dobra, załatw już go z pięści. Okej. Okay. Te się na pewno przydadzą, strzały. O, to już nasi się pojawili. Wędka. Taka wysepka w ogóle na środku, nie? Taka normalna ta ryba. Spróbuję ze 3 razy złowić. Zobaczymy, czy coś specjalnego tutaj uda nam się wyłowić. Myślałem, że tutaj kolor oznacza, że wiecie, że będzie jakaś super ryba. Dobra, wyjrzę się. Nie jest mi potrzebne. Dobra. Nie wiem, chyba ciężko jednak tutaj trafić tą rybę. O, ta już niestety nie wróci do wody. Dobra, pójdziemy naokoło, może przy okazji spotkamy jakichś rebeliantów. Przy okazji nam wydobył. O, i się załatwił chyba sam. ...44 mamy bełty, więc też fajna sprawa, przydadzą się. Tu kolejna miejscówka taka. No dobra, już nie będę kombinował, idziemy do bazy. Mamy do zrobienia warsztat rebeliantów. Ciekawe mnie, co tam będzie można zrobić w sumie. Jakiś może fajny blaster. Albo od razu miecz świetlny, co tam w sumie będziemy się na drobne rozmieniać. Mogliby się jeszcze jacyś ci pojawić, szturmowcy. Zawsze byśmy mogli z nimi tutaj, wiecie, powalczyć. Bang, bang, bang z niej porobić. Z plasterów. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Zobaczmy ten tajny tutaj rebeliancki warsztat. O, 185 punktów żeśmy za to zyskali. Co mamy? E11. Wow. Ogniwo? Mam do tego wrzucać? No to tak średnio, raczej nie będę tego robił. Po prostu jest za drogie. Ogniwo zasilające wymaga. No to jest taka trochę, wiecie, średnia sprawa. To tak samo obrobiony rubin. A widzieliście, jak szybko to schodzi, nie? Przy... Tam jak powiedzmy ma tyle żyć, no to tam ile, nie wiem, 20 strzałów i nam jest takie już do ubicia. Znaczy no, w sumie z drugiej strony jakbym teraz tak pomyślałem, że jakbym podrzucał jeszcze do tego wszystkiego, wiecie, jakieś tutaj te ulepszenia, typu, że na wytrzymałość, no to może. Jaskinie są pełne wyjątkowych materiałów do tworzenia, takich jak supło, korzeń i marmur. Sądzę, że sobie w nich poradzisz. I zawsze pamiętaj, że do zbierania supło korzenia potrzeba specjalnej leśnej siekiery. Złożysz meldunek, jak mogłoby pomóc. Chcesz mi powiedzieć, że właśnie kurczak się usmażył sam? Aha, no spokojnie. Kura właśnie popełniła seppuku. 5 jajek pani dostało. No dobra, czekać. Robercik, jak spodoba ci się praca? Dobra, zobaczmy tutaj. Mam oblatany prawie każdy statek z floty, ale niczego nie da się porównać z pilotowaniem X-Winga. Złożysz meldunek, jak mogę pomóc? Potrzebuję jeszcze warsztatu rebeli. Jeśli go zbudujesz, będziemy mogli... A, dobra. Ona gada i dalej gada to samo. Czy w ogóle ten warsztat można ulepszać? Nie widzę. Jakie możliwości. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest potrzebne. O, jest. Ulepszy wioskę. No i bęk, mamy kolejny poziom. No i gdzie ta myrna? Prawdopodobnie ona sobie tutaj przyjdzie. Witaj, przybyszu.
A dobra, on coś tutaj produkuje. Oj. Nie wiem co. O, jest Imryna. O rany, tam jest prawdziwa dzicz. Cieszę się, że znowu mam własny warsztat. Emyrna Rondo, miło mi. Nie rzuciło ci się w oczy jakiś fajny złom? Miło cię poznać. Przydałby nam się więcej znajomych. W galaktyce jest teraz jakoś tak samotnie. Jak mogę ci pomóc? Moje masterkowanie nie miałoby sobie równych, gdyby tylko był tu producent kompostu. Producent kompostu to jest co? Ziemia, piasek, kupa. No i teraz ja kupy nie mam, bo nam producent kupy właśnie się usmażył. Podłóżmy to inteligentnie. Dobra. Dobra, dajmy to tutaj. Biurko też tak w sumie trochę na wyrost. Idziemy poszukać producenta kupy. Dobra, tu jest jakiś. Chociaż świnia chyba byłaby najlepsza. Czekajcie, bo wy chyba trawę jecie, jak dobrze pamiętam. Jajko. Dobra, to idziemy świniok szukać. Zdaje mi się, że tu gdzieś były wcześniej. O, kurczaki. Gdzie są świniaki, no? No jeszcze się ciemno zrobiło, no. Lepiej byłoby chyba przysmak tutaj po prostu zarzucić i ściągnąć jakiegoś kurczaka do siebie. Aż. Trzy razy nawóz byśmy potrzebowali. Niestety tylko jajko. Dobra, co potrzebujemy na wyższy poziom? DL40. O! Trzy razy oficera trzeba ubić. Dobra, wiecie co powiedziałem, to ten piasek już tu jesteśmy. Machniemy łopatą na pustyni i już będzie git tak naprawdę. Ten dalej tam stoi. Brutal. Paprykę jakąś bym zjadł. A, łapem wziął tą paprykę. O! Skrzyneczka. O, jak wybaczcie. O, jest.
No weź się, gościu. Spokój. Blastoid, no to się na maksa przyda. Detonator termiczny, o jest ten, może oficer. Rzuci swoją spluwę. Ło, aż trzech? Nie, nie, no to muszę zabrać. I to wyrzucam. Grzyba nie potrzebuję. Do łapy. A się na papryki wyrzucę, bo w sumie ta papryka aż tak nie jest potrzebna. Ale zobaczmy. Nie wiem, szczerze wam powiem, do czego to jest. A, to drewno wypadało w postaci tego. No, tego drewna takiego, wiecie, z kaktusu. Dobra. Wiecie co, czy ja tu przypadkiem nie przyszedłem na po piasek? Bang. Bang. Oj. Zagapiłem się. No i kurczę, 34 damage'a. Gościu, jesteś martwy. Dobranoc. Nie będzie nam to przeszkadzał, przynajmniej później. Śniegu jagodę wrzucimy, weźmiemy. W ogóle tutaj zdaje mi się, że go już raz utłukłem tutaj będąc, więc nie wiem, czemu on się już pojawił znowu. No ale trudno. Dobra, wracamy do bazy. Już następny. Czemu oni się tu tak szybko w tym jednym miejscu pojawiają? Dziwne. Oj, źle polazłem. No dobra. Przydałoby się jakiegoś zwierzaka tutaj, świniaka, złapać. Byśmy mieli nawóz. Ale to już. Dobra, lecimy z kolejnym poziomem. Let's go! Co ja muszę zrobić? Dawno, dawno temu odkryć swój pierwszy imperialny bunkier. Aha, w sensie, że mam się tam iść wbić do nich. Ej, to ty! Nikt nie wykurzy Myrny z jej nowego warsztatu, jest nim zbyt podekscytowana. Poprosiłaby przekazać ci to w ramach podziękowań. Elegancka broń na bardziej cywilizowane czasy. Musisz zrobić dobry użytek z tego prezentu. Imperium poukrywało się w bunkrach i jest w posiadaniu ważnego ekwipunku. Musisz znaleźć ich bunkry, otworzyć drzwi i zebrać trochę sprzętu. Użyj swego miecza świetlnego lub wykorzystaj ten kod dostępu. Jest stary, ale powinien działać. Gdy wrócisz, możesz wykorzystać łupy do ulepszenia wioski. I nie mówię tego tylko dlatego, że chcę wygrać tę nagrodę. To nie... To na potrzeby świętowania, przysięgam. Niebieski miecz świetny. Niebieski to jest z tych dobrych, nie? No nie mogę tego jeszcze ulepszyć. Dobra, to ja idę tutaj, wrzucę to do skrzyni. Chociaż w sumie skrzynię postawię, tutaj będzie łatwiej. Z tym uzbrojeniem. O, na styk w ogóle tego było.
Krawędka. Pochodnie, to damy sobie tak o tu. Trzeba gdzieś odłożyć. Zobaczmy, nasz piękny miecz świetny. Nice! Mityczne! Spoko, ale mój ten jest lepszy. Bang, bang. Kocie ruchy. Dosłownie kocie. Dobra, czyli mam miecz świetny. No i my się wydaje, w następnym odcinku właśnie się wybierzemy do tego bunkra. W tym odcinku ja tutaj zakończę właśnie na tym, że tak powiem, wydarzeniu, jakie teraz mieliśmy, czyli z uzyskaniu miecza świetlnego. W następnym odcinku coś poszalejemy zapewne z tym mieczem. A ja idę zebrać nawóz, tak żeby zrobić ten budynek dla tej naszej postaci. Tak więc to tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko.